Na miejscu trzecim drugiego Papadens Oceanskom, a tu do wrót do Palta, czyli ex-dens, powrót Donalda. Z trzeciego na drugie, dziewiąty raz w bibliotece. Nazywam się Kłodziński Krzysztof, mam 10 lat, uwielbiam zespół ex-dens, ale gdy słyszę, że w bibliotece jest na miejscu pierwszym lub drugim, wyłączam radio i odchodzę od niego. Od ex-densu. Pozdrawiam was, Krzysiek. No i znowu wyłączył jeden słuchacz. Włączył radio, bo jest na drugim miejscu, jest ex-dens, powrót Donalda. Ale dzięki temu zaoszczędzono trochę prądu. Za? No. 80? No. 21. I co, chcesz, żeby podać to na antenie? Tak, nazywam się Witek. Mają dzwonić ci, którzy nie lubią Papadensów, czy ci, którzy lubią? Lubią i żeby powiedzieli, dlaczego lubią. Aha, a ty nie lubisz? No wiesz. Aha. Witek twardo twierdził, że on nie lubi Papadensów i z tymi, którzy nie lubią, może pogadać. 42 80 21, dzwońcie w Warszawie. Witek, gratulujemy ci pomysłu, Karzy. Słuchaj, wyjaśnił się, co to jest top. Słowo top to ten, na którym leży Paweł Stasiak. No. To jest tajna organizacja Papadens. Top. Aj, to on na tym leży. Na tajnej organizacji. Słuchajcie, to w ogóle są różne ciekawe rzeczy. To na torbie też. Na torbie leży, na toku leży, ktoś powiedział, czyli na rozmowie. A toba to podobno także jest taka wyspa, on dwa dni na tobie spędził. Też, poza tym top to jest tam górna część masztu i tak dalej, i tak dalej. Ja widzę, że znajomość języków obcych jest bardzo, bardzo dobra u nas, w naszym kraju. Tak. I autor tej piosenki zna bardzo dobre słowa. Też zna. Tak, te piosenki mi się jakoś tak... Popatrz, Hey Man, ciągle tam też obce słowa. Maxi Single też ciągle obce słowa. Ja nie wiem, czy to ten sam nie napisał. W każdym razie ktoś jeszcze proponował, żeby raczej używać słów rosyjskich, bo rosyjskiego się wszyscy uczą od samego początku. Ja wiem, jak autor napisał tę piosenkę. Jak? O, to też rano, miał zły humor, powiedział sobie: Jacku, dzisiaj napiszesz dobrą piosenkę. 2 minuty ci daję na to i walno. Maxi Single.